Hej wszystkim, tu liczę na was w kolejnym odcinku na moim kanale. I na ten filmik czekaliście dość długo, przepraszam, ale kiedy tylko ten filmik nagrać zawsze było coś, co mi przeszkadzało. Albo byłem chory, albo coś się działo innego w świecie Monster High, albo innym świecie walkowym, albo w ogóle całe nagranie po prostu mi się nie podobało i szło do kosza, także. Em, mam nadzieję, że ten filmik mi wyjdzie i że będzie ok. Więc jakiś czas temu prosiłem Was o to, abyście zadali mi parę pytań, ponieważ. Jest sporo nowych osób kanale, które zbytnio dużo o mnie nie wiedzą, bo tego, że zbieram lalki i że kiedyś byłem związany z MSP, jeśli nie widziałeś to już teraz wiesz. Pytań było naprawdę sporo, niektóre się bardzo, bardzo powtarzały, więc starałem się wybrać te, które się nie powtarzają aż tak. Szczerze dziwnie mi się nagrywa taki filmik, kiedy nic nie robię na tym filmiku konkretnego, tylko mówię. Dziwne to jest, naprawdę. Zaczynajmy, mam tu swoje pytania. I zaczniemy od pierwszego pytania. Jak zaczęła się twoja przygoda ze zbieraniem lalek? Miałem o ten filmik na kanale, ale go zdjąłem, ponieważ nie byłem z niego zbytkiem zadowolony. Czułem, że on nie przekazuje to, co ja chciałem przekazać. Lalkami interesowałem się od małego, bo najbardziej lubiłem się właśnie bawić lalkami. Po prostu tu lubiłem. Samochody zawsze mnie nudziły nie wydawały mi się interesujące, ponieważ nie ma zbytnio z nimi nic do roboty, a lalka ma więcej możliwości. I kiedy byłem już trochę starszym smarkiem, ale wciąż się mówiłem lalkami, to czytałem blogi o lalkach, blogi innych kolekcjonerów i chciałem zbierać lalki, jak byłem mniejszy, ale jakby byłem dzieckiem, nie miałem pieniędzy, więc jeśli mama albo tata nie kupili mi nowej lalki, to mogłem sobie o tym pomarzyć jak naprawdę. Z czasem kiedy już dorosłem, Przestałem być w tematyce lalek, zająłem się innymi sprawami, zająłem się głównie właśnie YouTube'em i graniem w MSP. I pamiętam, że chwilę przed pandemią, stwierdziłem, że kurczę, no te lalki były fajne. Może kupię sobie jakąś lalkę Barbie na półkę, żeby ładnie stało tam gdzieś za mną między książkami. Tu jakieś były książki ogólnie. Harry Potter i wszystko. Tak. <laughs> Miałem kupić nimarkę Barbie z lat 90., ponieważ jak byłem młodszy, wybieram te lalki uważam, że lalki z lat 90., szczególnie lalki Barbie, mają świetne makijaże. Są moimi ulubionymi lalkami. Skończyło się tak, że kupiłem dwie z jednej e, i sobie tam gdzieś siedziały z tyłu. Po czym kupiłem kolejną, 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 tylko doszły jeszcze inne lalki, i jestem tutaj po około dwóch, prawie trzech latach. Dziwne, wiem. Czy myślałeś, żeby zacząć kiedyś kolekcjonować lalki z Wings? Tak, i mam jedną lalkę. Mam lalkę Bloom, i ona leży u mnie od miesiąca, bo dwóch, i do tej pory czeka na umycie. Nawet mogę ją pokazać, czekajcie. Więc tak ona wygląda. Kupiłem ją za około, że w tej pamiętam ile. To były jakieś grosze, ale nie jest ona kompletna. Spódniczka jest z sorry. Ale tak, nie jest ona kompletna, nie ma korony, nie ma skrzydeł. Czy ogólnie z pomocą przyszedł mi Wingsowski, ponieważ pytałem się, ej, czy ta lalka jest dobra na początek? On stwierdził, no w sumie ta. No i w sumie ta, ją kupiłem. Ale do tej pory czeka na swoje umycie. Ogólnie włosy nie są złe, są dość przyjemne, ale trzeba je odświeżyć. W ręku też trzeba odświeżyć, całą lalkę trzeba odświeżyć. Póki to siedzi na półce pomiędzy brac i lalkami w letty, i czeka na swoje mycie. Kiedyś to nadejdzie. Mogę sobie nawet zrobić tego filmik, jeśli chcecie. Oprócz popularnych franczyz lalkowych typu Monster High Barbie Braci itp, lub miałeś na oku seria, która nie odniosła dużego sukcesu i jednak Ci się spodobała. Tak, są to lalki ze serii Leta, Uwielbiam te lalki. Nie mam ich zbyt dużo. Są to głównie lalki od filmu Goji Preciosi i one są mega podobne do lalki Wings, ponieważ ta sama firma produkowała, produkuje chyba wciąż lalki Wings. Tak przykładowo wygląda alka w Letty i szczerze bardzo ją lubię. Te lalki są ogólnie też mega, mega tanie, bo taka alka, to jest w kosztuje 20-30 zł. Są mega, mega tanie. Kiedyś byłem mega fan w Letty, więc nie dziwię się, czemu tak bardzo ją lubię w sumie, więc tak. Naprawdę ciało jest takie jak u Wings, tylko bodaj, że te lalki są chyba troszkę mniejsze od Wings, a większe. Coś, coś w tym stylu. Myślałeś kiedyś na stworzenie własnej seriale? Jeśli tak, to na czym by się ona skupiała i co byłoby tym przewodnim? Tak, tak myślałem. Miałem już nawet nazwę, robiłem jakieś logo, e, ale ja ogólnie nie umiem aż tak rysować. Jakby ja jestem bardziej into grafika komputerowa, niekoniecznie rysowanie, ale mam pomysł. E, I fak fakt okazało się, że taka jedyna kiedyś istniała. Kiedyś, ale ona nie była aż tak popularna i dość szybko się skończyła. Także e, inni próbowali zrobić linię na lek o tej samej tematyce co ja i im nie wyszło, więc m, tak. Chyba mogę wam powiedzieć, na czym chciałem się skupić, o co mi chodziło. Koncept jest taki, iż jest świat tam gdzieś pomiędzy gwiazdami, planetami, e, wiecie, te, takie te sprawy. Mamy całe takie uniwersum e, znaków Zodiaku. I wiecie, każdy znak zodiaku ma jakieś swoje cechy, na przykład, nie wiem, byk jest taki, koziołezer jest taki, sześć jest taki, wodding jest taki. To chodziło mi o to, że będzie taki świat, gdzie będą postacie, które będą miały swoje znaki zodiaku. Każdy znak zodiaku oprócz że jakoś się zachowuje w konkretny sposób, ma takie określone emocje, schemat działań, to ma też swoje określone ścieżki życiowe. To coś w stylu Ever After High. I to wszystko by się ciągło od pokoleń do pokoleń, ale w pewnym momencie pojawiają się nowe pokolenia, które twierdzą, że no nie do końca jesteśmy tacy jak inni, ponieważ jestem na przykład bykiem, ale uważam inaczej, działam inaczej, odczuwam pewne rzeczy inaczej i nie do końca chcę robić to, co robi mój tata albo mama, którzy też są bykami. Chciałem, żeby te alki miały w swoich oczach e, znak zodiaku typu byk miałby e, znaczek byka, wodnik znak wodnika, panna znak panny. Bardzo chciałem, kiedy już zacząłem wstępnie projektować lalki, chciałem, żeby byk był postacią czarnoskórą z mocno kręconymi włosami. I głównym kolorem byka byłby właśnie... Czerwony. Teraz to może brzmi dość chaotycznie, ale w mojej głowie to brzmi naprawdę bardzo fajnie i super, ale pewnie tego nigdy nie zobaczyłem, ponieważ nie jestem na tyle utalentowany, żeby to ogarnąć. Czy czułeś kiedyś, że w Monster High zabrakło ci jakiejś reprezentacji kulturowej? Szczerze nie, ale brakuje mi w tych pierwszej generacji reprezentacji różnych typów ciała, ponieważ wiecie, dopiero generacja trzecia Monster High nieła to, iż każda alka ma swój typ ciałka. Draculora jest w końcu najmniejsza, jest bardziej okrągła, ma trochę krągłości. Frank jest najwyższą postacią. Kleo też ma trochę większe Uda, co jest mega fajne. Tego też mi brakowało w Monster High. Owszem, pierwsza generacja miała różne wielkości ciałek, ale DroColora cały czas była tą samą postacią. Miała tą samą wysokość, to Franki i Claudine, mimo tego, że w serialu i filmie zawsze była najniższa z nich wszystkich, co było dla mnie takie głupie troszeczkę. Jeśli chodzi o samą reprezentację, to uważam, iż Monster High nie do końca robiła dobrą robotę, ponieważ na przykład w przypadku Sklity, Uważam, że ona wygląda mega stereotypowo Tak samo Ishii też wygląda mega stereotypowo Jeśli chodzi o Gene Fire to okej, okay, to już wygląda trochę lepiej Ale Skeleta i Ishii są dla mnie takimi najbardziej Takimi stereotypowymi postaciami z danych kultur albo krajów Oczywiście fajnie, że takie postacie się pojawiały Ale wiecie, wykonanie mogło być lepsze Która para, kanoniczna lub nie Twoim zdaniem powinno znaleźć się w generacji trzeciej Monster High? Bardzo bym chciał, żeby pojawił się Klot, który będzie z Rokulorą. To jak najbardziej chcę. Uważam, że oni są przeuroczą parą. Naprawdę. Nie do końca jestem fanem Cleo Przepraszam. Fajnie by było, gdyby Laguna znalazła swoją miłość w trzeciej generacji, ale może niekoniecznie Gila, ewentualnie Gila, który będzie mniej toksyczny. Na swój sposób dość lubię Sheep. Claudine i Diusa na swój sposób, ale niki bicuje im. Jakby są dość cute, ale nie, znajdę kogoś innego. Claudine. Bardzo bym chciał, żeby pojawił się w ogóle w gminacji trzeciej Walenty z bratem Kasty. Nie, nie pamiętam teraz, jak, jak brat Kasty miał na imię, ale to byłby najlepszy szybki związek. Szczególnie, że Franki już jest stacią mibnardą, więc myślę, że jak najbardziej mogę wprowadzić. tacie homoseksualne. Jestem po to, ja tu jestem ja to chcę. Naprawdę. Co studiujesz? Ja nie studiuję niczego. Jakby nie studiuję, nie uczę się już, skończyłem technikum, mam technika. Przez chwilę były plany o tym, żeby studiować, ale jakby moja matura nie do końca mi się udała, ponieważ nie zdałem matematyki, a kiedy ją poprawiałem, to zabrakło mi dwóch punktów. I te dwa punkty tak bardzo mnie niesmaczyły, że się po prostu podałem. Plany były takie, żeby studiować. Dziennikarstwo albo inne sprawy, ale teraz z tak o tym myślę, to w sumie nie wiem po co miałbym na to iść. Może jest stwierdzę, że mm, przydałoby się coś zmienić, ale jakby uważam, że studia nie są dla każdego. Szczególnie, że tak naprawdę w szkole już czułem się źle z tym, że mnie oceniają, a co by na studiach, kiedy tam jeszcze bardziej się patrzą z góry momentami, takie mam wrażenie. Co myślisz o konkursach Rainbow High na Instagramie? Ogólnikowo, uważam, że polskie konkursy od różnych firm lalkowych są idiotyczne. Oni tak bardzo skupiają się na dzieciach. Zapominają o fakcie, iż w świecie lalkowym są też kolekcjonerzy. Co też mnie w ogóle też bardzo irytuje, ponieważ w Polsce jak dla mnie trudno jest zdobyć współpracę z jakąś firmą, która właśnie produkuje jakieś lalki albo zabawki inne. Ze sklepami również. Ponieważ kiedy jesteś osobą dorosłą i masz jakieś lalki, to ludzie je patrzą. Tak troszkę z góry, tak troszkę jakbyś był nienormalny. Ale jeśli kanał, który prowadzi rodzic i dziecko, by się zgłosiło do jakiegoś sklepu albo hurtowni, to wtedy taka osoba, właściciel hurtowni albo właścicielka, spojrzyliby na taki kanał inaczej. Ponieważ mam dziecko, osobę dorosłą, to by przeszło w ich oczekiwaniach. Plus mam wrażenie, że przez to, iż jestem facetem, trudniej jest mi nawiązać współpracę z jakimiś sklepami albo hurtowniami, albo nawet firmami, które właśnie są od lalek. Czy innych zbawek. Mam też wrażenie, że w oczach ludzi facet, zbieralki no słabo, ale jeśli dziewczyna zbieralki, przejdzie. To też mnie bardzo irytuje. Wracając jeszcze do samego konkursu, to jest chyba też ogólnie komentarz z czasów, kiedy Rainbow High Polska miała konkurs dość głośny na swoim Instagramie, gdzie okazało się, że wygrała osoba Wygrały nawet chyba osoby, które miały jakąś współpracę właśnie z ich firmą, więc taki powinno być. Zresztą nie oszukujmy się, czy konkurs typu Napisz, co byś założył, założyła na imprezę z Rainbow High. jest e, super interesujący dla osoby dorosłej. Nie. Jakby nie. Polski rynek, polski marketing pod względem osób dorosłych, którzy są kolekcjonerami, powinien się jeszcze sporo nauczyć. Czy obecnie w życiu jesteś szczęśliwy? Nie wiem. Jakby są rzeczy, z których jestem naprawdę szczęśliwy, że tak mi się to w życiu ułożyło, ale uważam, że moje życie pod niektórymi względami mogłoby wyglądać inaczej, gdybym zrobił pewne rzeczy też inaczej, albo inaczej bym spojrzał na pewne kwestie. Nie uważam, że moje życie jest aż tak złe, ale jest parę rzeczy, które ja bym osobiście zmienił, ale jest to dość ciężkie do zmienia. I tego pewnie tak szybko nie zmienię. Nadal masz kontakt z Anetą. Wydaje mi się, żeby też było pytanie o Klaudię z kanału Klawii. Mamy mniejszy kontakt. Co nie zmienia faktu, że wciąż jakiś kontakt mamy. Przykładowo jakiś czas temu, kiedy Klaudia miała swoje urodziny, przyjechałem do niej. E, normalnie gadaliśmy i wszystko nie było jakby źle. Na no, co dzień nie piszemy zbyt często, tylko co jakiś czas, jeśli jest jakaś potrzeba, coś trzeba załatwić albo po prostu mamy jakiegoś mema. To i to wyślę. Z Anetą kontakt też jakiś mam, jest on o wiele, wiele mniejszy niż e, kiedyś. Co zmienia fakt, że wciąż na dawne czasy z Anetą i Klaudią poglądam bardzo pozytywnie. To były fajne czasy. Czy to dzięki Klaudii? Tutaj jest mowa o pro sukcesu. Miłeś content, byłeś jej operatorem. Poprawka, byłem jej montażystą przez pewien czas. Myślę, że głównie zmieniłem swój content przez namowę Anety. W pewnym momencie rzeczywiście trochę mówiłem o tych lalkach, o jakichś dramach między firmami lalkowymi I ona stwierdziła, Mateusz, wiesz, ty tak o tym fajnie mówisz, to jest, się tak fajnie słucha, to jest, to jest takie interesujące Czemu nie, o tym nie nagrywasz? I szczerze? Nie wiem czemu o tym nie nagrywałem Jakby cały czas są aspekty, których jeszcze nie poruszyłem na moim kanale, Ponieważ ja bardzo lubię tematykę dram lalkowych między, np. przykład, Barbie i Bratz Uwielbiam tę dramę, ale są to filmy, które trzeba po prostu usiąść i dobrze to rozmyśleć, rozpisać, żeby to nagrać. W sumie też nie wiem, czy byście chcieli to obejrzeć, ale napiszcie mi, czy byście byli takim filmem zainteresowani. Wiecie dramę, inne sprawy, tak. Okej, okay. to było pytanie ostatnie na mojej liście. Mam nadzieję, że filmik się wam spodoba, że jakoś to wyszło normalnie, że nie zrobiłem nic głupiego, nie powiedziałem nic głupiego. Często generały rzeczy, o których często zapominam, także tak. Mega no, dziękuję za obejrzenie, to było tyle w tym filmiku. Moje social media macie na dole w opisie, możecie mnie tam zaobserwować, zapraszam. Jestem dość aktywny na TikToku, także tak. Na dole też macie listę życzeń moich lalek na Amazonie, więc jeśli chcecie mi coś kupić fajnego do filmiku, nie zmuszam oczywiście, to zależy od Was. To było tyle w tym filmiku, mega dziękuję za obejrzenie. Widzimy się wkrótce, subskrybuj, i komentuj, do niczego nie zmuszam. Cześć na razie, pa pa!